Linia Mołotowa, 66. Sowiecki rejon umocniony, punkt oporu Dołęgi, schron 66DO02. Ukapniera artyleryjska, uzbrojona w dwie armaty 76,2 mm i jeden zestaw z ciężkim karabinem maszynowym systemu Maxim w Orelionie. Tu widzimy tutaj otwór po wymontowanym pancerzu NPS-a. Jest dwa pancerze zestawu E-17 z armatą 76 mm zachowały się w stanie bardzo dobrym. I widzimy przed pancerzami, przed ścianą frontową jest rów diamentowy i do tego rowu diamentowego były zrzucane łuski z armat 76 mm i spadały sobie tutaj do rowu. Jeden z większych schronów na linii Mołotowa. Ten akurat jest bardzo fajnie wykonany. Poza tą wysadzoną strzelnicą NPS-a w dosyć dobrym stanie zachowany. Piękny schron. Schron dwukondygnacyjny. Jest to konstrukcja typowa, natomiast niekoniecznie typowo rozwiązano połączy komunikację z pozostałymi schronami, które są w okolicy, ponieważ ten konkretny jest połączony korytarzem podziemnym, poterną. Bo za chwilę się przejdziemy, ale teraz zwiedzimy sobie wnętrze. Wchodzimy do przelotni. Otwory strzelnicze, wewnętrzne strzelnice obrony wejścia. Tutaj jest ocembrowany kanał do opróżniania szamba. Te dwie strzelnice obrony wejścia przestrzeliwały otwór drzwiowy, w którym de facto nie było drzwi, tylko tutaj w takich punktach mocowania są zaplanowane punkty do montażu kraty przeciwszturmowej i te strzelnice pozwalały na obronę tutaj tego pomieszczenia. Wdęka telefonu polowego, czerpnia powietrza, jedna, druga, to był duży obiekt dwukondygnacyjny, więc naprawdę dużo powietrza było potrzebne, żeby zapewnić załodze i uzbrojeniu wentylację. Zachowana framuga, oryginalna framuga drzwi pancernych. Miejsce do rygla, do zamocowania rygla. Wchodzimy do ściąga gazostrzelnego. Od wewnątrz strzelnica obrony wejścia. Widać, jak zbudowany był strop. Profile WTO-owe. Pomiędzy nimi blacha grubości 0,8 cm. Kolejne pomieszczenie. Korytarz z zejściem na dolną kondygnację. U góry w stropie widzimy punkt mocowania bloczka. Pozwala na transport cięższych przedmiotów czy amunicji. Większej ilości. Tu powinna być zamocowana klapa chroniąca zejście do dolną kondygnację. Niestety tu schron widać nieukończony. Nie udało się go zamontować. Druga strzelnica obrony wejścia wewnętrzna. Także niezamontowany zestaw. Wchodzimy do lewej izby bojowej. Zestaw U-17. Armata kalibru 76,2 mm. Tutaj było zamontowane, miało być zamontowane jarzmo kuliste z uzbrojeniem, niestety albo nie zostało zamontowane, nie zdążyli tego zrobić, albo zostało wymontowane po wojnie, tego się nie dowiemy. I tu widać trzecią z kolei na ścianie tylnej tej izby bojowej, trzecią z kolei strzelnicę obrony wejścia wewnętrzną. Przejdźmy dalej. Przechodzimy do drugiej izby bojowej armaty 76 mm. Taki sam zestaw U-17. Też pięknie zachowany pancerz. Tutaj widzimy wyprowadzony kanał zrzutni do rowu diamentowego, służący do zrzucania łusek. Niestety też tylko w stanie surowym, nieobudowany. Brak drzwi.
Już tu akurat były zamontowane, widzisz, można zauważyć ślady po framugach, więc akurat drzwi były, przynajmniej w części. Niestety zostało zezłomowane. Izba dowodzenia. W stropie widoczne otwory do zamontowania kanału peryskopu oraz kanał do zamontowania anteny prętowej. Teraz tylko piękne sople wiszą. Też nieukończony. Więc tu jest beton. Brakuje kanału peryskopu. Następne pomieszczenie to już jest w Orelionie. Mamy tutaj miejsce po zdemontowanym pancerzu zestawu NPS-3 i widok na zewnętrzną część pancerza U-17 i rów diamentowy. Połączenie poterną z blokiem bojowym typu OPPK. Przejdziemy sobie poterną. I wyjście, kończy się poterna i drabinka wyjściowa do schronu bloku bojowego typu APPK. Zniszczone izby bojowe w części czołowej bloku bojowego typu OPPK.